Dobrze. Więc po niewątpliwym sukcesie części pierwszej, części drugiej. Jeszcze nie wyemitowanej. Jeszcze nie wyemitowanej. Mamy szansę jeszcze raz ocenić sprawę, więc szybko klikamy, już wiedząc, że będzie się coś pobierać. No i Dawid, na co ty liczysz? To dzisiaj czeka. No, jeżeli mam być szczery, to liczę na to, że wiesz, Gone with Last Hit, coś takiego, nie? No tak! A Gone with Last Hit, przypominam wszystkim oglądającym, na ekskluzywnym serwerze na Discordzie Smoke of Defeat. Także tak, wiecie, jak ogląda ktoś spoza SOD, no to bardzo mi przykro, ale... To nie dla was. Nie dla was, dokładnie. Ale pozdrawiamy jakąkolwiek osobę na YouTubie, która dziwnym trafem trafiła na filmik. Tak jest, pozdrawiamy. Griffing to co innego niż celowe samobójstwa. Coś nowego. Czekaj, czy mi się wydaje, czy ten ktoś nie ma rangi? Ja przynajmniej nie ma przy sobie rangi. Nie wyświetla się, no. Dobrze, no to standardowy play i potem po trzech akcjach sobie zobaczymy pewnie całość, chyba że... Tak, tak, raczej tak. To na razie wygląda jakby... Ciekawe, teraz te obszary pozaznaczane, nie? Ostatni raz tego nie było, nie? Czego nie było? A, bo to pewnie jest... Bo są teraz pozaznaczone takie obszary na tym pasku, ale to może wynikać z tego, że jak się zgłasza, to masz w tej chwili albo ileś czasu wstecz. Może po prostu wszystkie, które widzieliśmy do tej pory, były w tej chwili, czy tam przed chwilą. O, no. Racja, jak ktoś dał 3 minuty temu, to może po prostu jest większy czas. No teraz to ewidentnie wyglądało jak AFC nie w bazie. Tak, ale tam niewykluczone, że... Zobaczymy. Wrócimy do tego. Chyba, że cały ten griffing polega na AFC. Ale żeby nie było, nie można dać AFK, nie? Więc griffing to chyba najlepsze, co można dać do AFK, jak ktoś AFC. No tak, tak, no bo... Oczekujesz, że będzie grał, robił coś dla drużyny, a jego nie ma. Tak, stoi w bazie. Szczerze? No dużo łatwiejsze niż poprzednie dwie części, jak na razie. No tak, tutaj mało wątpliwości. No chyba, że będziemy się doszukiwać jakichś problemów technicznych, ale tego gracza. No ale problemy techniczne, gdyby były, to by go wywaliło i dostałby opuszczoną grę. I co najwyżej low priority na tam kilka meczów, jeżeli mi się często zdarza. A on ewidentnie stoi w trzy. No. Tak, tak. Pytanie, czy... Bo tutaj wiemy, widzimy ten moment, gdzie teraz został zgłoszony, tam wcześniej i tam później. Ciekawe, co się dzieje poza tymi, gdy był zgłoszony. Może jednak to jest, co, 7 lewe, 16 minuta. Zastanawiam się, ile w tym meczu było grania tego gracza, ile wczenia. Ale 7 level ma, więc coś tam musiał grać. Coś tam... Myślę, musiał grać, no. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, jak tam AFczył w lesie, to pewnie expa trochę łapał. A zresztą, jak zaczął AFczyć nagle i AFczył przez tyle czasu, to wygląda jakby trochę AFczył, w sensie... Tak, tak. No, nie wiadomo, może za tym jest jakaś większa historia, może szczerze, była to, jakaś, tak jak to wiesz... wygląda teraz, to nie ma sensu przedłużać, tylko... Mało interesujący kontent się trafił. CFG. Jak to mało interesujący? Można zobaczyć, jak wygląda rzetelne ocenianie dwóch niezależnych ekspertów. Tak jest, tak jest. Zastanawiam się, czy wiesz, czy za tym AFczeniem jest jakaś taka historia, która w obrębie tego meczu się wydarzyła, typu jakiś incydent na linii na przykład. A, dobre pytanie. Swoją drogą które już to, wiesz. Popatrz, może ktoś po prostu czekał w bazie na item, bo się Shadow Amulet pojawił. To był czyli najbezpieczniejszy tutaj... sposób, żeby uzbierać pieniądze. Czy hipoteza jest taka, że gracz nie ma rangi, może dlatego, że jest nowym graczem, jeszcze nawet nie rozegrał 10 gier. I ogólnie nie ogarnia w ogóle gry. Zobaczył, że itemy ile kosztują, no to czeka na gold, bo widzi, tak, że rośnie. Zobaczył, nie? Że mu rośnie i stwierdził broken system. No co, tak będzie stać tu? Trochę perfidnie, bo odpala Shadow Amulet. Tak. Więc to nie jest zawiadawczenie, nie? Tak, tylko to jest celowe czekanie poza czymkolwiek innym. No, patrząc na tak dużo czasu leci i że tam się dzieją cuda, to generalnie łatwy werdykt się szykuje. Tak. No bo tak. Level CMC też wzrasta, no bo przy creepach jest, nie?
Tak. No, wygląda na całą grę przeawczoną. Uwaga, 60 sekund, czy dalej będzie stać w miejscu? O, za dużo. Zacznie gdzieś iść zaraz. Ona chyba po prostu idzie do creepów po to, żeby właśnie nie dostać AFK odgórnie, tak? Bo chyba jak jest 5 minut bez expa, to jest od razu ten, wywalenie? Już ta obserwacja, że to naprawdę wygląda jak strategiczny sposób na awczenie. Tak, strategiczny sposób na awczenie, dokładnie. Ja wiem, jaka jest za tym historia, co się... To historii się nie dowiemy, no pewnie zlasitowała creepa. No tak, nie dowiemy się, ale... Bardzo dziwne. Podoba mi się to, jak tutaj twardo AF, czy a tam baza pada, nie? W sensie... To na pewno jest griffing, w sensie... Ale wiesz, przypomnę, że na koniec masz więcej kategorii do oceny. Nie jestem pewien, czy to jest skryptowanie, hakowanie, jakby coś. Dobrze, nie dam skryptowania. Dobrze, że mówisz. O, Undying się rozłączył. Czy mogę teraz jemu dać za griffing? Powinien walczyć do końca. No i nawet nie ten. Nie reaguje na to, że ją snajper zabija. To jest awczenie, jeszcze można zobaczyć początek. Tak. Okej, okay. To wygląda jakby się nic tu nie wydarzyło. Tak, awczenie po prostu. Cały czas. No cóż. Werdykt. Jasny. Jasny, dokładnie. Prześlij werdykt. Hakowanie, oszukiwanie niewinny. Ale griffing winny. Wszystko się zgadza, Dawidzie? Zgadza się. Wysłany werdykt. Doskonale. Oj, proszę. Szykuje się część czwarta. Cóż za plot twist. Więc dziękujemy wszystkim, którzy oglądali tę część trzecią. Była dość ciekawa. Przede wszystkim to chciałbym, żeby to dla wszystkich członków SOD miał charakter edukacyjny, prawda? Czego nie robić, żeby czasem was Super Commander nie zreportował, nie? Tak jest. A jak już macie coś robić, to tak, żebyście byli niewinni. Dokładnie, także tak jak na przykład Odek możecie, tak? Używać skryptów, żeby wszyscy byli zadowoleni i SOD wygrywało. Dokładnie.